Dziś chciałbym bardzo zachęcić, żeby sobie czytać Dzieje Apostolskie, bo dość parę dobrych fragmentów żeśmy sobie przeczytali. A mówię o tym dlatego, że też chciałbym powiedzieć coś szerzej o tym, co dziś mogliśmy usłyszeć. Mianowicie te Dzieje Apostolskie są tak pomyślane, żeby pokazywać wchodzenie świętego Pawła, zwanego wcześniej Szawłem, w Kościół, w którym już działa święty Piotr, pierwszy z apostołów. I mamy cały szereg takich wydarzeń, które są jakby paralelne. Cuda, znaki, wystąpienia, przekraczania jakichś granic. Najpierw Piotr, później Paweł. Jednym z takich tekstów ukazujących właśnie świętego Piotra, o których możemy zapomnieć albo nie wiedzieć, jest dziś przedstawione uzdrowienie kobiety, a wcześniej jeszcze mężczyzny, a właściwie kobiety, wskrzeszenie. Wszystko to jest realizacją takiego zamiaru, jaki jest przedstawiony na początku Dziejów Apostolskich. Mianowicie, że uczniowie mają iść, apostołowie przede wszystkim, i głosić Ewangelię, a temu głoszeniu Ewangelii będą towarzyszyć znaki uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy. Kiedy przypominamy sobie, jak czytaliśmy Dzieje Apostolskie, to pewnie też mogliśmy zaglądnąć gdzieś na koniec Pisma Świętego, gdzie były wyrysowane imponujące szlaki, które przemierzał Paweł Apostoł, podróże apostolskie. Prawie nigdzie nie ma takiej mapy, która by pokazywała podróże apostolskie Piotra. Może tylko dobre atlasy biblijne. Można by stworzyć taką. Dzisiaj mamy okazję uświadomić sobie, że Piotr wychodził z Jerozolimy. Pewnie przez drogę, czy przez bramę najpierw jafijską, później drogę jafijską, aż do Jafy. Dziś czytamy o tym, że najpierw udaje się do Lidy, gdzie spotyka człowieka imieniem Eneasz, który jest sparaliżowany od 8 lat. Kiedy czytamy ten tekst, musimy sobie dopowiedzieć, że święty Piotr miał także łaskę rozpoznawania, czy Bóg chce tego człowieka uzdrowić, czy wskrzesić, czy wypędzić złego ducha. Tak tu z całą pewnością Piotr mówi Eneaszu: Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaśnij swoje łóżko. Tak może powiedzieć człowiek, który ma taki dar poznania, żeby nie wystawiać na śmieszność wiary, swojego przekonania, swojej posługi. Natychmiast wstał, widzieli go wszyscy mieszkańcy Lidy i Szaronu i nawrócili się do Pana. I wreszcie udaje się także do Jafy, która jest w niedalekiej odległości od Lidy. Jest uczennica, czyli wyznawczyni Jezusa o imieniu Tabita, co oznacza, czy co się tłumaczy, gazela. Dobra kobieta, wspierająca zwłaszcza potrzebujących, zachorowała i umarła. Była już obmyta, przygotowana do pochowania. Wysłali do niego 2 posłańców z prośbą: przyjdź, Piotrze, do nas niezwłocznie. Zaprowadzili go na izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Usunął, upadł na kolana, usunął wszystkich i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: Tabito, wstań. Ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Powtarza się to, co mówiłem. Chrystus posyła dla głoszenia Ewangelii, a dla uwiarygodnienia, dla wzbudzenia zainteresowania, dla potwierdzenia prawdziwości tej głoszonej Ewangelii przez Jezusa, zbawienia w Jezusie, zdarzają się także znaki, które Bóg chce, ażeby czynili ci, którzy głoszą Ewangelię. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.